brzeg jest super wrócić na swój rower, bo te miejskie to są straszne, naprawdę. Jak teraz jechałam do brata, miałam wrażenie, że stoję w miejscu i się pocę. O tak, tak się jeździ miejskimi rowerami. Cztery dni temu miałam 1000 subskrypcji. Teraz jest was 2,5 razy więcej. Dobrze liczę? A więc w dzisiejszym filmiku chciałabym wam opowiedzieć, dlaczego otworzyłam kanał, jaki miałam cel i jak to się wszystko zaczynało. Ale może opowiem najpierw, jak ja się czuję teraz. Ja już powtarzałam też na transmisjach na żywo, że ja nie mogę spać. Ja się nie wysypiam, bo wiecie co, jestem pobudzona emocjonalnie poprzez taką ilość wiadomości, którą dostaję. Nie wiem, tak dobrych wiadomości, tak miłych wiadomości. Naprawdę piszecie mi takie miłe rzeczy. Takie miłe rzeczy, jestem tak wdzięczna wam za nie. Może z czasem się przyzwyczaję do tego, może z czasem to po prostu ucichnie i nie będzie takiego napływu ludzi, też tak może być. Ale na razie ja nie mogę spać. Motywujecie mnie do tego, żeby nagrywać te filmiki teraz codziennie. Ja robię to codziennie, mam dużo czasu, więc to wykorzystuję. A więc, zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu. Nie pamiętam teraz dokładnie, mi się wydaje, że to się zaczęło mniej więcej coś koło 2 lat temu. Tworzyłam kanał, ponieważ chciałam bardzo uświadomić ludziom, co oni kupują w sklepach. Co my kupujemy tak naprawdę w sklepach i że w każdym produkcie jest cukier. Nieważne, czy to jest szynka, czy to jest ser, czy to jest jakiś sos, wszędzie jest cukier. I pierwszy filmik był taki, że siedziałam po prostu w domu, gadałam przez 6 minut o wpływie cukru na nasz organizm, gdzie można tak naprawdę opowiedzieć o tym w minutę albo i 30 sekund. 6 minut gadam i później idę do sklepu z iPhone'em i nagrywam i robię zdjęcia tam, gdzie jest podpisany cukier. Po tym filmiku nie nagrywałam chyba z 1,5 roku, mi się wydaje. Kolejne filmiki też były bardzo słabe, były nagrywane na iPhone'a, siedziałam przy ścianie, przy białej ścianie i gadałam coś tam przez 9-10 minut. Takich filmików teraz nie zobaczycie na moim kanale, bo są ukryte. Nie chciałabym, żeby ktoś trafił na taki filmik i pomyślał, że mam cały taki kanał. I powoli, nie mając tak naprawdę sprzętu dobrego, nagrywałam wszystko na iPhone'a, nie mając dobrego mikrofonu, nie wiedząc, w jaki sposób robić, i tak robiłam te filmiki. Oglądało mi 50-70 osób. Zwolniłam się z hostelu, pracowałam tam na recepcji 1,5 roku. I wtedy też miałam dużo więcej czasu, żeby nagrywać. Postanowiłam, że będę nagrywać 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Będę się zmuszać do biegania. Jest taka też playlista, jak zacząć biegać, no. I tam już nagrywałam z GoPro. Tam już się uczyłam, wiecie, cały czas non-stop nagrywałam takie daily vlogi od rana tak naprawdę prawie do wieczora. Jak wracałam do domu, nagrywałam tak dużo tego, tak dużo, że się przyzwyczaiłam i zaczęłam robić jakieś tam postępy. Pomyślałam, że no, chcę lepiej, chcę jeszcze lepiej. To też mi nie odpowiada, też mi się nie podoba. Ani dźwięk, ani obrazek, jak to wygląda. Ukradnę im tutaj krzesełko, mam nadzieję, że się nie obrażą. I tak nikogo nie ma. Nagrywałam również treningi, które nie były dobre jakościowo, co mnie też zniechęcało tak naprawdę. Możecie teraz zobaczyć te filmiki, ja jej nie usuwałam. Teraz oczywiście są dużo lepsze jakościowe, ale z dźwiękiem no też jeszcze muszę popracować nad tym. Chcę kupić po prostu osobny mikrofon, taki bezprzewodowy. Bardzo mi się podobało nagrywać w podróżach. No, pamiętam, jak zaczęłam pierwszy vlog, chyba nagrałam z Jordanii. Możecie też zobaczyć ten filmik na moim kanale. Obowiązkowo go zobaczcie. To była bardzo ciekawa podróż. Wtedy nagrywałam na GoPro i to było pierwszy raz, kiedy nagrywałam. I to było takie fajne, tak mi się spodobało to naprawdę. Żałowałam, że tak późno zaczęłam nagrywać te podróże, bo za mną naprawdę duże doświadczenie z podróży autostopem, couchsurfing, pod namiotem,
naprawdę bardzo, bardzo zwariowane podróże. Mogę też nagrywać jakieś opowieści z podróży, jeżeli jesteście ciekawi, proszę o komentarz, będę takie nagrywać. Próbowałam też kiedyś rok temu nagrać taki materiał. A wyszedł mi okropnie, po prostu siedziałam na kanapie przez godzinę, opowiadałam historię z podróży i filmik wyszedł na 40 minut. 40 minut, wyobraźcie sobie, kto to oglądał. To oglądało chyba parę osób i to nie za jednym razem. To tak mi się podoba, że to tak się rozwija, naprawdę. Jak sobie przywiniecie w dół na pierwsze filmiki, to jest zupełnie co innego, zupełnie. Potem kupiłam sobie tą kamerę, ale obiektyw był inny. Też możecie zobaczyć, tu wam... Nie, tu. Tu wam podrzucam, to są filmiki z Gruzji. I tam nawet jak trzymałam tak kamerę daleko na wyciągniętej ręce, to i tak było widać tylko jedną twarz. Co mi też przeszkadzało, podobała mi się bardzo jakość, ale mi przeszkadzało to, że ten obiektyw nie jest taki szerokokątny. Kupiłam później ten obiektyw, który jest teraz i teraz obrazek mi się podoba, dźwięk mi się podoba, jestem bardzo zadowolona. Chciałabym jeszcze bardziej się rozwijać w tych filmikach. Chciałabym jeszcze lepiej montować filmiki, bo mam Movavi, chyba Movavi to się nazywa? Nie pamiętam. Taki darmowy program na Maca i tam za dużo nie da się zrobić. Można zrobić z obrazkiem, ale ciężko z grafiką. Z grafiką prawie wcale nie da się nic zrobić, z literkami i tak dalej, ciężko. Podsumowując, widzicie, zaczynałam tak naprawdę, żeby promować siebie, reklamować jako trenera personalnego i wyszło na to, że to się rozdzieliło. I teraz tak naprawdę mam dwa hobby i moje prace, czyli trenerstwo, yoga i robienie filmików. Uwielbiam teraz robić filmiki, bo to jest taki proces twórczy, którego nie znałam w swoim życiu. Zawsze chciałam coś robić, wiecie, próbowałam, no jak dzieci, nie? Jak coś zobaczymy, to chcemy coś zrobić, skleić, nie? I tak nic nie wychodzi. U mnie przynajmniej nigdy nic nie wychodziło. Wszystko się wyrzucało. I tu nagle się pojawia w życiu taki proces twórczy. Jak ja patrzę na kamerę, jak ja patrzę przez obiektyw i widzę jakiś ładny widok, jakieś ciekawe miejsca. Jak ja siadam przy komputerze i montuję, sklejam to wszystko na swój własny sposób, to jestem szczęśliwa. Kiedy piszecie do mnie, że wam się podobają moje filmiki, jestem przeszczęśliwa. Najszczęśliwsza na świecie, naprawdę. Więc jeżeli wam się podobają moje filmiki, to możecie dzielić się ze znajomymi na przykład. Będzie mi bardzo miło i tak teraz nie mamy co do roboty, nie? Jak siedzieć w internetach. No nie. A ja będę próbować polepszyć wam humor. Co jeszcze? Tak, napiszcie mi w komentarzach, czy pomysły z tymi filmikami, opowieści z podróży byłby ciekawym pomysłem. I zawsze mi możecie podrzucać jakieś pytania i będę robić na te tematy filmiki. Bez problemu. Pa, pa!